Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tak, jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania i nie tylko ja, ale wiele osób, które w chwili obecnej przebywa w zakładach karnych, które w sposób świadomy bądź nieświadomy popadły w konflikt z prawem, są izolowane. Dzisiaj występuję w zwykłym, codziennym ubraniu. Pani posłanko, to jest dołan, to są wszystkie niezbędne artykuły dla tych osób. Ja uważam, nie możemy być państwem represyjnym. Trzeba dawać ludziom szansę powrotu do egzystencji, do swoich rodzin. System dozoru elektronicznego jest idealnym rozwiązaniem, a co za tym idzie, doskonale się sprawdził. Solidaryzuje się z osobami, które mogą korzystać, ponieważ 13 lat temu ja jako osadzony nie mogłem korzystać z tego dobrodziejstwa, które w dniu dzisiejszym wprowadzamy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Ruch Palikota w pełnej rozciągłości będzie popierał takie rozwiązanie i powtórzę. Polska nie może być państwem represyjnym i nawet ci, którzy zbłądzili w sposób świadomy bądź nieświadomy, mają prawo wrócić do swoich rodzin, swoich dzieci, do normalnej egzystencji. I z tej mównicy chciałbym podziękować dla przewodniczącego Palikota, który dał mi szansę i jestem dzisiaj posłem, nie kryminalistą. Proszę panią, u pani w domu też są osoby, które w sposób świadomy, nieświadomy popełniły błędy. Musimy ponosić konsekwencje, ja je poniosłem. Dobrze, proszę panią. Panie pośle Pękalski, proszę zatrzymać czas. Mamy żyć. Państwo panie pośle Pękalski, proszę zatrzymać czas. Świeckie. Panie pośle, pani poseł, jeśli przyjdzie pani czas, będzie pani mogła mówić zgodnie z regulaminem. Ale teraz proszę uszanować to, co mówi pan poseł. Ja dopiero teraz usłyszałem, że pani obraża pana posła, który ma swoją ekspresję, wymyślił swoją ekspresję na to wystąpienie, nikogo wszystkich, nie obraża. Wszystkich i prosiłbym, żeby pani też tego nie czyniła. Nie ma pan racji, bo mówiąc o kryminalistach nie zwracałam się do pana, tylko tutaj prowadziliśmy dyskusję, więc to nie było. To drugi błąd, że kiedy przemawia poseł, prowadzi pani dyskusję. Na sali. Dobrze, panie pośle, ale już proszę mi nie pomagać. Proszę włączyć czas. Kontynuujemy tę pana wypowiedź i bardzo proszę nie uwłaczać posłom, którzy występują z trybuny, bez względu na to, jaki rodzaj ekspresji przyjęli. Pani poseł, bardzo prosiłem i myślę, że znając pani takt, mogę liczyć na to, że uzna pani moje racje. Jeśli kogokolwiek obraziłem swoim wystąpieniem bądź zachowaniem, to mogę przeprosić. Stać mnie na to, pani poseł. Ale jestem w dniu dzisiejszym jeszcze raz, Wysoka Izbo, panie ministrze, panie generale, solidaryzuję się z tymi osobami, które w sposób świadomy bądź nieświadomy popadły w konflikt z prawem. Uważam, że powinny wrócić na łono natury, do swoich rodzin. Wiem, co znaczy izolatki, enki, dźwięki i wiem, co znaczy zabrać komuś wolność. Ale dzisiaj mam przyjemność w pełni popierać to, co Wysoka Izba ma zamiar ustanowić. Dziękuję.